Witamy prosto ze zgrupowania w Spale, gdzie startujemy z nowym cyklem. Przyglądamy się naszym. Naszym premierowym gościem jest nowy zawodnik GKS-u Tychy, Mateusz Piątkowski. Witam cię, Mateusz. Cześć, miło mi dostąpić tego zaszczytu, że będę jako pierwszy w tym programie cyklu. No właśnie, dla ciebie te ostatnie dni bardzo intensywne, bo najpierw rozwiązanie kontraktu z Miedzią Legnica, później podróż do Tychów, negocjacje, podpis, pakowanie się. Jesteś tutaj dziś w Spale. Długo zastanawiałeś się nad tą naszą ofertą, bo w mediach mówiło się, że inny klub z pierwszej ligi o ciebie zabiega. Co ostatecznie przekonało cię do gry w naszym klubie? Rzeczywiście ostatnie dni były takie bardzo burzliwe, bo w tym tygodniu działo się naprawdę dużo. Najpierw rozwiązanie umowy właśnie z Miedzią Legnica, później podpisanie tutaj z GKS-em. Rzeczywiście temat GKS-u gdzieś już na przełomie roku powstał. Wówczas to zadzwonił do mnie trener Tarasiewicz. Później nawet mieliśmy okazję się spotkać we Wrocławiu. Troszkę mi poopowiadał o klubie i o tym, jak widzi przyszłość tej drużyny, dlatego zostałem przekonany do tego projektu i cieszę się, że dołączyłem do zespołu. Chciałem, przyznam szczerze, trochę szybciej, ale pewne rzeczy się odwlekały w czasie i najważniejsze, że jestem. Trener cię trochę przekonywał, bo jak wspomniałeś, telefonicznie też było spotkanie we Wrocławiu, ale nigdy wcześniej z trenerem nie mieliście okazji współpracować. Nie wiem, znaliście się wcześniej, czy trener po prostu zadzwonił i porozmawialiście? No nie, absolutnie wcześniej nie mieliśmy okazji współpracować. To będzie gdzieś tam nasz pierwszy raz. Zresztą jak z większością tutaj chłopaków z drużyny, bo wiadomo, piłka nożna to środowisko dosyć małe, większość ludzi się zna, ale tutaj rzeczywiście chyba po raz pierwszy się zdarzyło tak, że jak wchodzę do drużyny, no to tylko co tam rozminałem się w Miedzi Legnicy z Kubą Wojtusem, tak pozostali piłkarze mieliśmy okazję na boisku, ale głównie występować przeciwko sobie. Często, kiedy do klubu przychodzi zawodnik, który ma ponad 30 lat, wiele osób mówi o wieku, ale ty jednak pokazujesz, że cały czas jest w tobie duża ambicja, bo pewnie mogłeś zostać w Miedzi, grać w rezerwach, ale jednak chyba jesteś osobą ambitną i zależało ci na regularnym graniu i zdobywaniu bramek. Myślę, że tak. No, piłkarz bez grania to jak ryba bez tlenu i ja wyszedłem z tego założenia, że lepiej jest pójść na pewne ustępstwa, rozwiązać umowę i iść grać w piłkę tam, gdzie jestem szczęśliwy, bo mimo wszystko cały czas mi radość i satysfakcję przynosi gra w piłkę nożną i dlatego to robię. W Spale na zgrupowaniu piłkarskim nigdy nie byłeś, ale liczysz w ogóle, które to już twoje zgrupowanie i czy jest takie, które jakoś bardzo mocno zapadło w twojej pamięci? Nie, absolutnie nie liczę tutaj zgrupowań. Rzeczywiście w Spale jestem pierwszy raz. I czy są takie zgrupowania? Myślę, że głównie to były zgrupowania zagraniczne, między innymi Turcja, gdzie no to jest, tam są po prostu w tym okresie zimowym lepsze warunki do trenowania, lepsze przygotowane boiska i pod tym kątem na pewno. Natomiast myślę, że tutaj też pogoda sprzyja i z tego co tak pierwsze wrażenie, to bardzo pozytywnie odnośnie tego ośrodka. Dzisiaj rano rozmawiałem z chłopakami, pytałem ich, w jaki sposób wita się nowego zawodnika. W Wiśle Kraków należało śpiewać. Ty masz jakieś takie zabawne sytuacje, jak ty wchodziłeś do poszczególnych drużyn, taki nietypowy chrzest, jak on w ogóle wyglądał, czy było cokolwiek takiego? No rzeczywiście w ostatnich czasach może nie, ale będąc młodym piłkarzem, pamiętam jeszcze w Lechii Dzierżoniów, to miałem również taniec z miotłą, tak, zaprezentować i to wypadało dosyć zabawnie. Dodatkowo było grono starszych kolegów, którzy zadawali często takie ironiczne i żartobliwe pytania, dlatego ten chrzest tkwił mi najbardziej w pamięci. Zaczynałeś na Dolnym Śląsku, kilka lat grałeś w tej drugiej, trzeciej lidze. Nie było w pewnym momencie takiego zwątpienia, że no może jednak w tej ekstraklasie nie uda się zagrać? Bo często w polskiej piłce jest tak, że chłopak ma 21 lat, zagra jeden mecz, później gdzieś przepada. Ty jesteś znowu przykładem zawodnika, że długo musiałeś czekać, ale jak już wszedłeś do tej ekstraklasy, to się tam zadomowiłeś. Dokładnie tak. No, ja zadebiutowałem praktycznie w wieku 29 lat w ekstraklasie. No, to jest dosyć późnym okresem. Natomiast nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może nikt wcześniej nie poznał się na moim talencie. Natomiast no, cieszę się, że miałem okazję i przyznam się szczerze, liczę, że z GKS-em Tychy uda się powrócić właśnie na ten poziom ekstraklasowy. Grałeś w Polarze Wrocław, tam to była druga liga i tam grałeś z byłym reprezentantem Polski Łukaszem Gargułą, tak?
Zgadza się, znaczy nie, akurat z Łukaszem Gargułą to się Minęliście się. rozminęliśmy, natomiast grałem w Polarze Wrocław, to był drugi poziom rozgrywkowy, tak jak teraz jest obecnie GKS Tychy, czyli pierwsza liga. Przechodziłeś później do Jagiellonii. Duża różnica była pomiędzy pierwszą ligą a Ekstraklasą, bo teraz często mówi się, że ta pierwsza liga jest więcej fizyczności. Jak to było w tamtym okresie czasu? Widziałeś oczywiście dużą różnicę? Nie, absolutnie nie. Były tam drobne różnice gdzieś tam w każdym elemencie przygotowania piłkarzy, jak również w elementach organizacyjnych klubów. Natomiast mi udało się tak bardzo płynnie przejść z tego poziomu pierwszoligowego do ekstraklasy, o czym zresztą świadczyło, że już w pierwszym sezonie w Jagiellonii dosyć dobrze sobie radziłem, a w drugi sezon to był taki w moim wykonaniu, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo dobry. Na początku tego sezonu chyba nikt nie zakładał, że jednak zmienisz barwy klubowe, bo w trzech pierwszych spotkaniach 90 minut była bramka przeciwko Górnikowi. Co takiego później się stało, że jednak straciłeś to miejsce w składzie? No przyznam szczerze, że do dnia dzisiejszego zadaję sobie pewne pytania, na które nie znam odpowiedzi. Natomiast no, fizycznie cały czas czuję się bardzo dobrze na tle drużyny. Jeśli mamy chociażby ze stycznia przygotowania motoryczne, to wypadałem w czołówce, zwłaszcza pod względem wydolnościowym i wytrzymałościowym. Dlatego no, pewnymi decyzjami też jestem zaskoczony, no ale na dzień dzisiejszy nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaakceptować tą rzeczywistość i myślę, że szukać szczęścia gdzieś indziej. Podjąłem taką decyzję właśnie, żeby wybrać GKS Tychy. Były bramki w Ekstraklasie, były także w pierwszej lidze, bo kiedy przechodziłeś do Miedzi Legnica, w 15 spotkaniach 8 bramek, w debiucie 2 trafienia. Kibice GKS-u Tychy mogą być spokojni. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał powtórzyć ten wyczyn z poprzedniego roku, gdzie przyszedłem do nowego klubu i w jakimś znacznym stopniu przyczyniłem się do awansu. Ja już to nawet kalkulowałem, chociaż gdzieś tam z jakichś statystyk wyszło, że w tym sezonie jest 2% szans, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Wydawało się, że później po Jagiellonii w bardzo dobrym momencie wyjechałeś za granicę, tam zdobyłeś mistrzostwo od Cypru, bodajże zagrałeś w Lidze Europy, ale chyba nie do końca ten wyjazd tak sobie wyobrażałeś. Rzeczywiście, to był mój pierwszy wyjazd zagraniczny. Ja przyznam szczerze, nie byłem zupełnie na coś takiego przygotowany. Troszkę pod kątem mentalnym, troszeczkę pod kątem językowym. Jak również no, moja końcówka w Jagiellonii Białystok, bo tak naprawdę ostatnie kilka miesięcy, to byłem zesłany do rezerw z racji tego, że nie chciałem się zdecydować na przedłużenie umowy z klubem. I tak naprawdę po tym czteromiesięcznym okresie gdzieś tam moja forma rozproszyła się, no a wyjazd zagraniczny wiąże się z tym, zwłaszcza taki klub, jakim jest Apoel Nikozja, który w każdym roku walczy o europejskie puchary, o grupę Ligi Mistrzów, tak, i jest regularnie zdobywa mistrzostwo swojego kraju. Tam się po prostu oczekuje od piłkarza, który przychodzi tu i teraz. I 2-3 miesiące, jeśli nie pokaże swojej wartości i swojej przydatności do zespołu, to tak naprawdę przychodzą nowi piłkarze. No i ja gdzieś temu zadaniu nie chcę się tłumaczyć tutaj z jakichś przyczyn, ale po prostu nie sprostałem i wróciłem z powrotem do Ligi Polskiej. Jak z tą piłką na Cyprze jest? Tam było dużo zainteresowań strony kibiców. Organizacyjnie Liga Cypryjska wypada lepiej niż Ekstraklasa, bo wiele osób pewnie, które nie interesują się piłką, pomyślą Cypr, bardziej kierunek wakacyjny, a niekoniecznie piłkarski. Może i tak, no ja tutaj powiem, że przez pryzmat patrząc Apoelu, to rzeczywiście jest klub taki topowy, gdzie wszystko jest organizacyjnie na bardzo wysokim poziomie. Jak już wspomniałem, z racji tego, jakie oni przed sobą stawiają rok w rok cele. Natomiast sama ogólnie, globalnie ta liga cypryjska, to myślę, że mogłaby nam w wielu aspektach zazdrościć. Pod względem stadionów, no to pierwsza ekstraklasa. To bije na łeb na szyję. Pod względem kibicowskim, tam tak naprawdę 2-3 kluby mają jakieś grono fanów, reszta to jest gdzieś tam jakaś tam nisza. No i myślę, że tutaj nie mamy się czym. Zresztą Polska to chyba w całej Europie to jest na dzień dzisiejszy jeden z wiodących takich krajów pod tym kątem. Ale w Turcji grzybów nie zbierałeś, bo wiemy, że to jest jedno z Twoich zainteresowań. Tutaj województwo śląskie, sporo tych lasów jest. Rzeczywiście to jest taka Twoja pasja, gdzie idziesz do lasu, możesz się trochę uspokoić? No na Cyprze rzeczywiście nie zdarzyło mi się grzybów zbierać, natomiast tak, ja od dziecka lubiłem chodzić po lesie i zbierać grzyby. W ostatnim czasie troszeczkę gdzieś z tej pasji zrezygnowałem. Być może ten wyjazd zagraniczny spowodował to, że przez 2 lata jakby inne gdzieś tam sobie
swoje pasje rozwijałem. No ale rzeczywiście to jest jedne z moich takich ulubionych zajęć. To prawda, że zajmujesz się rolnictwem, czy to tylko twój brat? Nie no, rzeczywiście wraz z rodzicami, z braćmi prowadzimy jakieś tam rodzinne gospodarstwo rolne. Swego czasu bardzo mocno pomagałem, tak, a gdzieś już wchodząc na jakiś wyższy poziom, to niestety, ale całą swoją uwagę poświęcam tylko i wyłącznie piłce nożnej, cały dzień temu podporządkowuję i teraz oczywiście formalnie tak, jestem. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy czysto praktyczne i pomoc, to już jest ona bardzo ograniczona, choć jak mam okazję, to lubię. Jakim typem człowieka jest Mateusz Piątkowski, bo wyglądasz na takiego spokojnego, stonowanego, ale lubisz sobie pożartować? Nie wiem, no ciężko, nie lubię na swój temat się wypowiadać, tak? To myślę warto spytać moich kolegów, czy tam ludzi, którzy mnie bardziej znają. No wiadomo, piłka nożna to jest takie środowisko, gdzie tego ironii i żartu jest dosyć dużo i gdzieś tam w tym środowisku ileś tam czasu występuje, dlatego też mi się zdarza w ten sposób rozmawiać. Przychodząc do GKS-u, ty stawiasz sobie cele indywidualne, takie zawsze standardowe pytanie do napastnika, masz taki swój limit bramkowy? Oj, przyznam szczerze, że przychodząc do Miedzi założyłem, że 10 bramek, tak, strzeliłem 8 w 15 spotkaniach. Ja myślę, że ja jestem w stanie w tym półroczu również zbliżyć się do tych 10 bramek. No, natomiast nie zakładam sobie konkretnej ilości, ale myślę, że klub będzie miał ze mnie pożytek.